Serwis informacyjny gminy Zwąszynek, Bernadetta Utrata, witam serdecznie. Skrót najważniejszych informacji z życia na terenie gminy Zwąszynek przedstawi burmistrz Zwąszynka Wiesław Czyczerski. Dzień dobry Państwu. W lutym jest to kolejny miesiąc, w którym bardzo wiele się działo na terenie naszej gminy. Między innymi odbyła się konferencja pierwsza po wyborach nowych władz samorządowych w 6 gminach Stowarzyszenia Gmin Regionu Kozła. Zostały też wybrane nowe osoby, nowi delegaci na konferencję tego naszego regionu, naszego stowarzyszenia. Naszą gminę reprezentują tradycyjnie w konwencie tego stowarzyszenia regionu. To jest przewodniczący rady i burmistrz tradycyjnie jako konwent oraz 3 przedstawicieli z naszych jednostek organizacyjnych, ale też i z naszych stowarzyszeń. Jest to Maria Dobry, sołtys Kosieczyna, Andrzej Budych jako radny Rady Miejskiej i pani Malwina Kubicka jako przedstawiciel tu naszego Zwoszyńskiego Ośrodka Kultury. No, oczywiście były tu poruszane te najważniejsze tematy związane z dalszym funkcjonowaniem regionu, z tym, co działo się w 2018 roku i tym, co nas czeka w roku 2019. No i z przyjemnością chcę informować, że wreszcie w lutym udało się nam rozstrzygnąć, ogłaszając po raz 4, ale skutecznie udało nam się rozstrzygnąć przetarg na budowę ścieżek rowerowych. Co prawda musieliśmy tu zrobić pewną modyfikację, o której już Państwu mówiłem, a mianowicie nasze miejscowości, przebieg ścieżek przez miejscowości wyłączyliśmy z tego przetargu, także będziemy wykonywali ścieżkę rowerową od Kręcka do Kosieczyna, później kawałek przez Kosieczyn, połączenie z tą betonówką, czyli ulicą tam z osiedlem Słonecznym, jak również ścieżkę rowerową na z Dąbrowki Wielkopolskiej do Rogozińca. Niezależnie od tego, że zmodyfikowaliśmy ten przebieg, to i tak musieliśmy dołożyć z budżetu, ale tu zdecydowaliśmy się dołożyć 830 tysięcy złotych, ale za to w najbliższym czasie ruszy już budowa tych ścieżek i mam nadzieję, że w tym roku, bo taki jest termin, że do końca października powinny być one wykonane, także powinno się zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo wzdłuż naszych dróg. Także to jest 3 inwestycja co do wielkości po modernizacji oczyszczalni ścieków w sali sportowej. 3 inwestycja, tak duża droga, którą realizujemy na terenie gminy. No i na koniec taka informacja troszkę też z dziedziny kulturalnej, a mianowicie w naszej salce w Zwoszyneckim Ośrodku Kultury 26 lutego było otwarcie 3 wystawy, czy 3 takiego wernisażu zorganizowanego właśnie przez Dom Kultury, ale to przy współudziale moich kolegów 62. Kompanii Specjalnej Komanda z Bolesławca, gdzie nasza młodzież, ale też mieszkańcy między 26 a 1 marca mogli zapoznać się z ryngrafami, emblematami, odznakami przede wszystkim jednostek specjalnych, ale też naszych medali, wyróżnień najważniejszych, najzacniejszych, jeżeli chodzi o Polskę, a zorganizowano ze zbiorów majora rezerwy pana Leszka Maćkowiaka. Także to też dzięki jego pasji zbieractwa właśnie tych odznaczeń, medali, a ma cenny zasób, mogliśmy tą wystawę oglądać i podziwiać. No i na zakończenie oczywiście wszystkiego najlepszego na kolejny miesiąc, abyśmy się za miesiąc w zdrowiu spotkać mogli. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. 10 lutego przypada 79. rocznica pierwszej masowej deportacji. 11 lutego przy pomniku na Placu Dworcowym spotkali się przedstawiciele samorządu. Przy pomniku obecni byli burmistrz Zwąszynka Wiesław Czyczerski, zastępca burmistrza Jan Makarewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Zwąszynku Jan Mazur oraz członkowie Świebodzińskiego Związku Kresowym, koło terenowe Kosieczyn. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy Związku Drużyn ZHP w Zwąszynku, ksiądz kanonik Zdzisław Przybysz, ksiądz kanonik Jerzy Kordiak, a także delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej imienia Marcina Rożka z Kosieczyna oraz delegacja seniorów z Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor. Burmistrz Zwąszynka przypomniał tragedię Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i nieludzkiego traktowania. Podkreślił, że zostali wywiezieni przez Rosjan tylko dlatego, że byli Polakami. Podziękował również za uczestnictwo w tej ważnej uroczystości nie tylko członkom związku, ale także młodzieży. Modlitwę za zmarłych odmówił ksiądz kanonik Zdzisław Przybysz.
Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanych mieszkańcom Kresów. 20 lutego w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrowce Wielkopolskiej odbyło się spotkanie konferencji regionu Kozła. Prowadzącym obrady był burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wybrano nowe składy następujących komisji: uchwał i wniosków, skrutacyjnej i komisji rewizyjnej, pracujących przy Stowarzyszeniu Gmin Regionu Kozła. Przyjęto sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia za 2018 rok, a także podjęto m.in. uchwałę o zatwierdzeniu budżetu na 2019 rok. Na koniec kapitule zostało udzielone absolutorium z działalności w 2018 roku. 26 lutego odbyło się oficjalne otwarcie wystawy, której autorami są Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando oraz major rezerwy Leszek Maćkowiak. Podczas części oficjalnej głos zabrał inicjator wystawy burmistrz Wiesław Czyczerski oraz wiceprezes stowarzyszenia Bogdan Fiałkowski. Na otwarcie przybyła także klasa mundurowa z CKZiU w Zbąszynku oraz zainteresowani mieszkańcy. Wystawa czynna była do 1 marca od godziny 10 do godziny 18. Po wystawie oprowadzali Artur Korba i Andrzej Sotomski. Sposób, w jaki prowadzili wykład pokazowy, był przystępny zarówno dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, jak i dla młodzieży uczącej się w szkole średniej. Na pamiątkę wszyscy odwiedzający wpisywali się do księgi gości. Opiekunowie wystawy otrzymali podziękowania i duże brawa. Dodatkowo wystawę odwiedzali także mieszkańcy naszej gminy. 25 lutego podczas sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku miała miejsce uroczystość wręczenia panu Markowi Boneckiemu odznaczenia Złotej Odznaki za zasługi dla kolarstwa polskiego oraz wręczenie wyróżnienia Ksaweremu Adaszakowi. Na wniosek Zarządu Lubuskiego Związku Kolarskiego prezes Akademii Kolarskiej Bonecki Team Zbąszynek pan Marek Bonecki został decyzją Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego odznaczony Złotą Odznaką za zasługi dla kolarstwa polskiego. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane w kolarstwie. Odznaczenie wręczył pan Tadeusz Jasionek, prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego, sekretarz Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego i pan Kazimierz Milanowski, wiceprezes Zarządu Lubuskiego Związku Kolarskiego. Kolejnym punktem tej uroczystości było wręczenie przez burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego wyróżnienia zawodnikowi Akademii Kolarskiej. Wyróżnionym zawodnikiem był Ksawery Adaszak, który otrzymał stypendium burmistrza Zbąszynka za zdobycie Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym w sezonie 2018-2019 oraz za godne reprezentowanie gminy Zbąszynek poza jej granicami. Gmina Zbąszynek zakupiła segregatory pediatryczne Jestem Dzieckiem. Dzięki temu segregatorowi rodzice nie przegapią terminu kolejnych wizyt. Będzie można również uporządkować wszystkie wyniki badań oraz zdobyć podstawową wiedzę medyczną, jaką rodzice powinni posiadać. Segregator składa się z trzech części: niebieskiej, organizacyjnej, zielonej, informacyjnej o dziecku zdrowym oraz czerwonej, informacyjnej o chorobach. Wszystkie części są spersonalizowane, co stanowi nie tylko o przydatności i atrakcyjności segregatora, ale czyni go też świetną pamiątką dla dziecka, które będzie go miało. Segregatory będą przekazane chętnym rodzicom dzieci urodzonych od dnia 1 stycznia 2019 roku, którzy zgłoszą się do Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Ilość segregatorów jest ograniczona. W minionym miesiącu na terenie naszej gminy trwały następujące prace inwestycyjne. Kontynuowane są prace przy budowie hali sportowej przy obiektach sportowych imienia Bogdana Niemca w Zbąszynku. Wykonawca jest na etapie wykonywania szalunków, zbrojeń i żelbetowych elementów konstrukcji hali. Wykonywane są stropy gęstożebrowe, słupy oraz podciągi. Trwają również prace przy murowaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych hali. Uzgodniono miejsce przyłączenia obiektu do sieci gazowej. Przewidywany termin zakończenia budowy to styczeń 2020 roku. Wykonana jest większość prac przy przebudowie ulicy Małej w Dąbrowce Wielkopolskiej. Obecnie wykonawca układa nawierzchnię z kostki polbrukowej. Finałem prac będzie ustawienie oznakowania pionowego. Ulica będzie drogą jednokierunkową. Swój początek będzie miała na ulicy Poznańskiej z końcem na ulicy Głównej. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec marca bieżącego roku. To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Na kolejne zapraszamy Państwa już za miesiąc.